Ta woda ciągle nie daje mi spokoju. Coś tam musi się kryć. Gdzieś na pewno jest tajemnicza wyspa. Muszę tylko dostać się za horyzont i to sprawdzić. Ile tu jest wody i jaka ona zimna? Nie, w sumie to nawet jest ciepła, ale horyzont jest tak daleko. Jak ja mam tam dopłynąć? Bez łodzi nie dam rady. Muszę znaleźć sobie jakąś łódź, a jak nie, to będę musiała ją zbudować, bo inaczej nigdy tam nie dopłynę. A tak, żyć ciągle tutaj, na tej wyspie? No nie, jakoś nie da mi to spokoju. Muszę sprawdzić, czy nic tam się nie kryje, bo może ominie mnie przygoda życia. I co wtedy zrobię? A tak, to przynajmniej będę miała pewność, że chociaż spróbowałam. Uuu, jak dobrze jest wreszcie płynąć! Teraz muszę sprawdzić, co kryją te wody i ocalę naszą wyspę. Choćby nie wiem co, dam z siebie wszystko i na pewno nam pomogę. Co ja widzę za tą burtą? Znowu ktoś się tam pałęta. O nie, czy to dobrze wróży? No wątpię, nie lubię obcych. Ciekawe, czego ona by chciała. Albo nie, nie będę się do niej zbliżał. Tak będzie najlepiej. Schowam się gdzieś za jakąś skałą. Zobaczę, czego ta dziewczyna tutaj szuka. Legenda mówi, że prawdziwy bohater znajdzie po drodze półboga. Ciekawe, jak on będzie wyglądał. Pewnie będzie wysoki i taki bardzo muskularny i będzie na pewno taki sympatyczny. Pomoże mi uratować całą wyspę i razem przejdziemy do historii jako dwójka wielkich odkrywców. Ha, ha, ha! Czy ja dobrze słyszałem? Ona szuka półboga. No nie wierzę. To się dziewczyna zdziwi dopiero. No ale trudno. Chyba czas wreszcie z nią porozmawiać. Albo sama to zrobi i zaraz się okaże, bo inaczej to będzie musiała szukać bez końca. O! A to kto? Hej! Zaczekaj! No hej! Wracaj! Nie możesz tak uciekać! O nie! Zobaczyła mnie to za szybko. Nie chciałem z nią rozmawiać, tylko żartowałem. Szybko! Schowam się! Może jednak mnie nie widziała! Ej! Ty! Czekaj! Kim ty jesteś? Widziałam cię przed chwilą. Kręcisz się gdzieś tutaj w pobliżu. Ja jestem Vajana. No cześć, a ty to kto? Jestem Maui. Jestem półbogiem i mogę naprawdę wiele. Mam tyle umiejętności, że aż strach je wymawiać. Lista jest praktycznie bez końca. A ty, Vajano, to właściwie czego ode mnie potrzebujesz? Hej, już wiem, to ty! Ty jesteś tym półbogiem z legend! To ciebie miałam spotkać i to ty pomożesz mi ocalić wyspę! No wreszcie, gdzie byłeś przez tyle czasu? Już się martwiłam, że nikogo nie znajdę. Albo co jeśli legenda jest fałszywa? Ale nie, to ty, teraz już na pewno poznaję, to byłeś ty! No to słuchaj, Maui, od czego zaczynamy? To naprawdę ty masz być tym bohaterem, który ocali wyspę? No nie wiem, spodziewałem się raczej kogoś większego, kogoś innego, kogoś bardziej dzielnego, kogoś, kto będzie mógł ze mną walczyć, a ty jakoś nie widzę, żebyś miała przygotowaną jakąś broń. Nie wiem, czy jesteś gotowa na to, aby ocalić wyspę przed czyhającym niebezpieczeństwem. Broń? Myślałeś, że przyjadę i będę miała broń? Nie mam żadnej broni. A ty? To ty chyba powinieneś coś mieć. Myślałam, że jesteś od tego, żeby mi pomóc. No to powinieneś mieć jakąś broń. Chyba coś masz, co? No powiedz, że coś masz. Może chociaż w łodzi, albo może mieszkasz na jakiejś wyspie w pobliżu i tam masz broń, albo nawet więcej broni. Coś, co mi pomoże uratować wyspę. W sumie coś, co nam pomoże uratować wyspę. To jak? Jaki masz plan? Jedyna broń, jaką mam, to ta. Przyjrzyj się uważnie. Potrafi pokonać niejednego niebezpiecznego potwora. A przekonasz się, tam gdzie zmierzamy, jest ich naprawdę dużo. I czasem mogą na początku tylko wyglądać sympatycznie, ale później okaże się, że to twój wróg i będziesz musiała się z nim zmierzyć. Wiesz, no nie brzmi to zbyt dobrze. Ta twoja broń jest drewniana? Tylko tym chcesz walczyć?
No, myślałam, że to niebezpieczeństwo, o którym mówisz, takie niebezpieczne i potworne, i potwory, i niebezpiecznie, no to myślałam, że masz taką większą broń, może nawet masz jej więcej, a ty masz taki drewniany haczyk? Czy to ma nam ocalić życie? Zwariowałeś? Potrzebujemy czegoś lepszego. Powiedz, że masz coś lepszego. No proszę! To jedyna broń, jaką mam. No niestety, musisz się tym zadowolić, ale wierz mi, ta broń może naprawdę wiele. A poza tym, nie wiem, czy dobrze znasz legendę, ale potrafię się zmieniać w ptaka. Mało kto może się potrafić takim talentem. To dopiero coś. No dobra, w końcu Ciebie spotkałam, więc legenda jednak jest prawdziwa. Mam nadzieję, że damy sobie razem radę. To co? Odtąd współpracujemy. Zgoda? No dobra, chodź. Czas wyruszać w drogę. Wyspa czeka na nasze wsparcie.